Przed Wami relacja z 59. edycji harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Tegoroczny zlot odbył się na ruinach zamku w Bodzentynie, a apel kończący rajd w Rynku. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. 59. harcerski rajd świętokrzyski. Gorąco, ale i gorąca atmosfera. 850 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów, seniorów, obsługi, komendy rajdu i wszyscy zadowoleni. Wszyscy w doskonałych humorach na zlocie w Bodzentynie. Po raz 59. rajd świętokrzyski ruszył i znalazł swój szczęśliwy finał w Górach Świętokrzyskich w tym roku w jednym z piękniejszych miejsc, czyli w Bodzentynie. Cieszę się niezmiernie, że frekwencja rośnie, co znaczy, że zainteresowanie turystyką pieszą i walorami Gór Świętokrzyskich również wzrasta. Harcerski Rajd Świętokrzyski na stałe wpisał się w krajobraz kulturowy i turystyczny naszego regionu. Ja się ogromnie cieszę, że on też pozwala poznać najodległejsze zakątki naszego regionu. Dzisiaj jesteśmy w Bodzentynie, w zeszłym roku w Wąchocku, w Chęcinach. Myślę, że mamy jeszcze wiele pomysłów, żeby się spotykać z harcerzami. Znakomita edukacja, ale też i poznawanie regionu. Druhny i druhowie, dobiega końca 59. harcerski rajd świętokrzyski. Pogoda w tym roku naprawdę nas rozpieszczała. W ciągu dnia upał, w ciągu nocy prawie 5 stopni, ale atmosfera gorąca, trasy wspaniałe. Zapraszamy na jubileuszowy 60. harcerski rajd świętokrzyski za rok do Starachowic. Na której byliście trasie i jak ją oceniacie? Byliśmy na pierwszej trasie. Jak ją oceniamy? Przede wszystkim jest to najbardziej harcerska trasa, taka powracająca do tradycji, na której możemy poznać siebie, zintegrować się z innymi, ale przede wszystkim poznać takiego ducha prawdziwego harcerstwa. A co było dla Was największym wyzwaniem podczas tej trasy? Największym wyzwaniem, myślę, dla nas były bagna, które pokonywaliśmy dwa razy. Choć nie było w planie ich przejście, ale nam brakowało trochę tego hardkorowego momentu tej trasy, więc specjalnie sami dwa razy przeszliśmy przez bagna. Ogólnie podobało mi się bardzo, ponieważ nie mogłem doczekać się zlotu, bo chciałem spotkać się z innymi harcerzami, ale nasze trasy były bardzo fajne. A jak oceniacie Waszą piątą trasę? Bardzo fajnie, zadania były fajnie dobrane, mieliśmy nawet miotłę z łosem zrobić. No i naprawdę łatwe trasy, polecam na następny rok piątą trasę. Czy polecacie harcerski rajd świętokrzyski? Jeżeli tak, to dlaczego? Oczywiście, że polecamy i uważam, że no jest super atmosfera. Wszyscy się w ogóle, no nie ma żadnych takich, że ktoś idzie i po prostu, no nie wiem, nie wszyscy się uśmiechają do siebie, wszyscy się, jakby powiedzieć, kochają, tworzymy taką jedną wielką rodzinę i jest no dużo tras do wyboru, każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę. My przyjechaliśmy tutaj z Olsztyna i muszę powiedzieć, że tegoroczny zlot jest utrzymany na bardzo wysokim poziomie. Jest bardzo dużo punktów programowych, gdzie uczestnicy mogą się tak na dobrą sprawę bardzo dobrze bawić. No ta różnorodność, tą różnorodność widać na każdym kroku i można z niej naprawdę śmiało korzystać. Na czym polega praca obsługi na rajdzie? Kadra programowa trasy zajmuje się przygotowaniem punktów. Pozostała część tras kadry zajmuje się organizacją noclegów, przygotowaniem dobrych warunków dla uczestników. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejszym kluczem do dobrania tego wszystkiego, żeby to wszystko działało, jest wybranie odpowiednich osób. Gdy są dobre osoby, jest współpraca i wszystko kula. W tym roku się to udało. Z
tej pory zawsze jeździliśmy w tym terminie na rajd Olgi. W tym roku zdecydowaliśmy się na rajd świętokrzyski. Sądzę, że 4-dniowy rajd ma w sobie wiele zalet, bo jest to przede wszystkim o jeden dzień więcej na dłuższą trasę, co daje więcej czasu na integrację zarówno z całą drużyną, jak i z obcymi. A czy zdecydowalibyście się za rok wrócić na drugą trasę, czy może czegoś innego chcielibyście spróbować? Za rok? Sądzę, że na drugiej trasie jest na tyle dobrze, że moglibyśmy się zdecydować jeszcze raz, ale sądzę, że trzeba próbować nowych rzeczy, więc być może za rok wybierzemy inną. Podobało nam się na naszej trasie najbardziej, gdy... Pomyślę. Najbardziej na rajdzie nam się podobało, gdy musieliśmy schować przed czarownicą potwora błotnego i nimfę. A chcielibyście wrócić za rok na rajd? Tak. A dlaczego? Bo było bardzo fajnie i było dużo zabawy. Zapraszam już teraz w imieniu całej chorągwi na 60. rajd świętokrzyski, jubileuszowy, przepiękny, już za rok 2018. Przybywajcie do Gór Świętokrzyskich.